Leczku. No Meksykano. Wygaś to. No już. Krzysiek, Meksykano pytał. Pierwsze, podstawowa rzecz. Chodzi o kurs spadochroniarski. To co ja mam, od razu odpowiadam. Masz. Ale chciałem się przywitać na początku po Bożemu. Po Bożemu. Nie chcę cię obrażać. Podaj mu rękę. Podaj rękę. Cześć Jarek. Cześć. Meksykano. I powiem, na mnie możesz nazywać Krzysio Micio. Wiesz, ja się nie boję tego słowa. Ja po łusowiansku nie umiem. Ale po białorusku bardzo podobny ale język. Ale po białorusku to... Dobrze, poczekaj, po kolei. Czyli kurs spadochroniarski posiadasz. Tak. Tylko trzeba pieczątkę postawić. Tak. A kto tą pieczątkę ma postawić? Właśnie ja nie wiem teraz kto. A może lekarz? No, bo to wysokość. To albo w automowym klubie, trzeba będzie na lotnisku cię spytać mnie, zajść. Bo tam samoloty są, wszystko to, może oni to prowadzą dalej. A mi się wydaje, że jak wysokość, to lekarz musi. A tam też lekarz jest. No też, no ale on... No, nie, jak Jarek, jak tam, Jarku w Meksykanie, to nie do ciebie teraz, tylko do Arona. No. Jest koronie. Jeżeli tam prowadzą coś takiego, kierowca spowoduje wypadek, coś takiego, to też jest specjalny lekarz. On może i od kierowcy zrobić, a on będzie od pachroniarzy teraz. Dobra, a lęk wysokości masz? Mam. Masz, tak? Mam, ja się nie boję wejść. To masz czy nie masz? Mam! Ale nie boisz się wejść. Dlaczego? Ja wtedy nie weszłem. Dlatego, że bałem się, bo wiatr na statku. Ja rozumiem, machało łajbą. Widziałeś, jaki wiatr był? O kurwa, wiało z każdej strony. To ja po zapaleniu, myślę, ja pójdę na górę, nie przewieję płuca, to ja znowu w szpitalu, bach! No tak, zgadza się. To ja lepiej. Czyli lęk wysokości masz. Mam. Kurs spadochronowy masz. Pieczątkę się załatwi. Tak. Kolejna rzecz, on prosił zapytać. Czy takie zwroty, takie podstawowe, na przykład, żebyś przetłumaczył. Ja tam już nie pamiętam. Ja po białorusku będę. Dobry dzień. Gdzie kibel? Gdzie to led? Gdzie ta led? To najważniejsze, gdzie kibel, bo to najczęściej... Gdzie automobil? Gdzie na przykład sklep? Gdzie magazyn? Mhm. Dzień dobry państwu. Dobry dzień. Państwu. Dobry dzień panu. Na przykład co jeszcze? Ile kosztuje chleb? Skolko stoi chleb? Jarku, Meksykanie. Krzysztof przeszedł test językowy. No, moim zdaniem potrafi. Na pewno nie zginiecie. Kolejna rzecz, jaką prosił ciebie zapytać. O pieniądze te, jeny jugosłowiańskie. Trzeba je zobaczyć. No to miałeś tam jakieś, nie? No. To masz. Mamy dolary, mamy to. I funty, i kurwa, i euro, i złotówki. Tak. Co tylko chcesz, to będzie. Kolejna rzecz prosił zapytać... Tylko Jarek, ja ciebie proszę, żeby był blisko mnie. No koniecznie. Bo jeżeli nie, to ja nie lecę. No razem. Razem musisz być? Nawet na jednym siedzeniu, jak trzeba. Tak. Bo może być dużo ludzi. No. To na jednym siedzeniu. Ty pod spodem, Krzysiek na tobie, albo odwrotnie. No. Jak tam uważacie? Nie, on na mnie, nie, ja na jego. Ty na niego? No. Dobra. To będzie mój stołeczek. Kolejna rzecz. O, bilety kupi tobie. Spasiba, proszę je. Ale mieszkanie, wynajęcie mieszkania, czy tam hotelu. Ale ja, Jarek. No. Przerwę tobie. No. Do jego mówię. Ty, ja... Zapłacę za mieszkanie, ale załatwić mieszkanie to musisz ty, bo ja nie rozumiem jak się załatwia. No to razem się dogadacie, pójdziecie, ty będziesz tłumaczył i mówił, bo przecież on nie zna języka. A baradu? To ja już połamaju barady. Broda? Nie ma problemu z brodą? Zapuścisz? Takuju. A później przyjdę do do Polski. Nie będzie. Czyli jakie tam jeszcze były jego te warunki? Ale czego oni brodę noszą? A ja nie wiem, dlaczego tam noszą. Jarek, powiedz mnie,
To co one muszą... Ale on mówi, że nie muzułmanie. Nie, no chyba taka moda tam, no, że noszą brody, no. Ale jak taką masz brodę, a jest zupę czy coś takiego, nie? To kurwa tą brodą do talerza. Bach! Nie, no gdzie? A pop w cerkwi to jak zupę je? Zup się nie je. Kotlety tylko się je. Chyba. No. Nad... Są tam i góry, i jest i morze. Nad morze pójdziesz? Tak. W góry nie, bo ciężko, tak? No. No. On stary, ty stary. Nie, on może chodzić. Ale gdzieś on pójdzie w góry i się zgubi. I co ty sam zrobisz, jak sam zostaniesz? No. Nad morze tak. Nad morze tak. Ubranie się będzie wziąć? A w hotelu pokój jeden czy oddzielnie? On nie powiedział. No to właśnie, no to... Jak ty... Nie, tam mieszkania, a nie pokoje. No ale w hotelu to pokoje są, no. To chciałbyś w jednym pokoju, czy... Razem. Razem, tak? Tak. Dobra. To razem w pokoju, Meksikano. Żeby... To są, Krzyśka, też jakieś warunki. Nie tylko twoje, tak, ale i Krzysztofa. Co jeszcze byś żądał od niego, Krzysiek? Żeby był blisko mnie. Tak. Wiesz, żeby nie uciekał ode mnie. Jak trzeciego to... Czy do toalety, to jak blisko toaleta, to ja zajdę. Tak. Ale żeby coś jakiego tam, wiesz, pomóc coś jakiego, to żeby... Posiłek iść zamówić, tak? Tak. A jak, co byś tam miał? Flaki? Kotlety? A nie wiem, czy tam flaki są? A co nie ma flaków? Flaki wszędzie A jak są. Nie, to dostanę po kraju flaki. No. Z gumną oczyszczę. Flaki. I słuchaj, no wyjazd na tydzień. Czy jesteś na to gotowy? Wyjazd, wylot. Wylot. Nie boisz się latać? Nie. Latałeś? Latałem, nie raz. Nie raz. Ale latałem. U mnie nogi były zdrowe. Ale to co, to siadasz i lecisz. Ja wiem. Tylko najlepiej po środku usiąść. No. Żeby przechyłu nie było. Tak. Bo jak ty usiądziesz po jednej stronie, on po drugiej, on lekki, ty ciężki, żeby turbulencji tych nie było. To po środku. I we dwóch, na jednym. No. Najlepiej. I co? To... Okienko. Otwiera się okienko? To może cię chcesz otworzyć, a ja zamknę i firankę zawieszę. I... A. Bo jest fireneczki. A trzy godziny wytrzymasz bez srania? Ua! Ale bez srania i sikania. A w samolocie jest kibel? Nie. Jaki? Toj-toj? Toj-toj. Toj-toj, tak? Toj-toj. I idziesz do kibla, załatwiasz się sobie. Jak widzisz ten wyjazd? Chcesz jechać? Lecieć? To jest mnie bardzo, bardzo, wiesz, dziękuję mu za zaproszenie. Wiesz, ale to mnie bardzo, bardzo, Jarek od Saharona. Muszę to dokładnie przemyśleć z tobą, porozmawiać. No tak, tak. Wiesz, o, żeby ty ze mną jeszcze poleciał. A, to wtedy ty by poleciał. To... A urlopu nie możesz wziąć? A to niech kupi 3 bilety. Powiedz, żeby kupił bilet mi on. A polecisz? A jak kupi? To ja to nie odstawiam. Nie, ja chcę, żeby on kupił bilet. Jarek, a kupisz 3 bilety dla mnie i dla Arona? Jak kupisz... Ale ja oddzielny pokój biorę do spania. Ale nie uciekasz. Nie, no gdzie uciekam? Wy w jednym, ja w drugim. Nie, 3 razem. Nie, a gdzie w trzech, kurwa? I wdychać te opary? We trzech? Daj spokój. Trzech chłopów będzie wdychać jeden drugiego, wąchał. Kurwa, tam... Dobra. Może być. Może być? No to jak on kupi dla mnie bilet ichego... To polecisz? No to polecę, no. O, to ja będę, wiesz, Jarek bezpieczniejszy, dlatego, że wiesz... Ty mnie też pomożesz gdzieś zajść pod rękę. Na morze czy gdzieś. A, i nie wolno używać co do koszulki jeszcze. Ja tej koszulki zostawiam w domu. No bo mówię, że w tej koszulce ty chcesz chodzić, filmy nagrywać. Ale widzisz, on chce, Meksikano chce sam nagrywać, a jak ja polecę, to co? Po cichu będziesz nagrywać. Po cichu nagrywać? To nie mów tego mu, tylko. A ty już jest nagrywany. A nie, to się wykasuje. Aha. To się wykasuje. To po cichu ja, z ukrycia. Ja też będę nagrywać. Ty też? No. To ty myślisz, że on, ja takie głupie, kurwa? No. Kamerę wezmę. Wiesz? Szafka. Na szafkę. Ukryta kamera taka, tak? Co? Ukryta kamera. Tak. A. Może będzie normalnie, a ja
On pójdzie do toalety, ja? Powiem. Wiesz, co będzie nasze... Ja ci powiem, pokażę hasło. Dobra, to spokojnie. Nasze, żeby było. I te hasło masz pamiętać? Jak kamera? Ty ci powiem, jak? Hasło na przykład Pluto. Pluto. I wtedy kamera chodzi, tak? No. Dobra. Ale żeby ty jemu nie zdradził. Nie, to się wykasuje. Dobra. No, czyli na wszystko... Postaw tam. Nie? No. Nie pal papierosa. A właśnie, ciekawe, czy tam wolno palić? Jak nie można, to ja nie jadę. Aha. No. Aha. Chuj, w samolocie wytrzymam 3 godziny. Ty bez srania 3 godziny, ja bez palenia 3 godziny. No dobra, jakoś tam będę. Będziesz musiał. No, nie ma innego wyjścia. Dobra, to podsumowując. Bo jeżeli będziesz... Pociągniesz, a pójdzie. Tam wiesz, co jest? Wysadzą mnie z samolotu. Nie. Wiesz co? A jak do urzędu idziesz? To pokryją mu. Tylko. Co? Pokryją mu. Pod kurtkę. A co jest na suficie zamontowane? Kamery? A ja, nie, takie dźwiękowe. A, te pipki. Jak tak obejrzysz, gdy pójdzie tak, od razu on łapie. To ostre jest. Dobra, Krzysiek, podsumowując. Powiem tobie. I w samolocie jeszcze specjalne zamontowane, żeby ludzie nie palili. Dobra, Krzyśku. Chodzisz? Słuchaj. Ty nie ucz ojca dzieci robić. Słuchaj mnie. Czyli co? Jesteś zainteresowany tą wycieczką? Tak. Ale rano z sobą. Lecimy. Tak. We trzech. We trzech. Jak on kupi bilet? Tak. Bilety. No. To jeszcze pojedziemy na lotnisko. Jarek, kiedy daj znać, kiedy mamy przyjechać na lotnisko? No to niech kupi bilety. Nie, ale on to mój jeszcze na lotnisko. W Jamcoku. Nie, tam, w Modlinie. W Warszawie. Modlin. Jeszcze spotkanie. A, spotkanie na lotnisku, tak? Tak. A, no to dobra, no to powiedz do niego. A ty masz telefon do jego? Nie mam. Powiedz do jego. Jarek, weź napisz do Arona. Nie, ja nie jestem ci Aron. Od tego zacznijmy. Aron to mój pies. Do Jarka. Niech nagra film, a nie... Ale będą wszyscy wiedzieć o numerze jego. A to numer telefonu to niech wyślę mailem. O. A, mailem wyślij. No. Do Jarka. I wiesz, on zadzwoni do ciebie... Dokładnie, przyjedzie do mnie, zadzwoni, a wtedy wiesz... Ustalimy, gdzie mamy spotkanie pierwsze. Czy na lotnisku w Modlinie? No to najpierw trzeba się zapoznać, tak? Tak. No. A nie już od razu wycieczki, kurwa. Jeszcze co może? Ruchanie. On mówił. No. Spotkanie na lotnisku. A ja proponuję spotkanie... Jarek. Tu. Meksykanie. Nie, on tu nie przyjedzie. W hotelu Turkus. O, na plackach. Niech będzie pierwszy i zamówi placki. Żeby ciepłe byli. Ja już postawię też się. No. I tobie postawię. Dobra. Tam zawsze można placki zamówić. A to ja mam brodę hodować? Tak. Kurwa, to gdzie ja i broda? Co? Gdzie ja i broda? Bo nie wejdziesz. On powiedział. Jak on, dobra, jak on zachoduje, to i ja zachoduję. I ty masz zachodować brodę. Ja nie będę golić się. No to nie gol się. Ale i włosy masz zachodować. A po co włosy? On mówił. A na jajach? Tam ci, właśnie. Ja nie wiem. Ale nie rugać się, mówił. A to jest ruganie. A ja nie, jaja to ruganie? A co? Nie, jaja można robić, smażyć, gotować. No. Także Jarku, tutaj wszystkie kwestie, o które prosiłeś, to Krzysztof spełnia. Tak. Język. Ale ty masz na wszystko? Pieniędzy ma, co? A ty masz te dokumenty? Spadochronowego nie mam, to zrobię. 200 zł kosztuje. No. No. Ty masz. Ja mam. No. To ja zrobię. Jak pojedziemy na lotnisko. Tylko mu trzeba ustalić termin i wtedy będzie wiadomo. Kiedy mamy się spotkać? Na lotnisku w Jamtoku. No. Także Jarku, tam Meksykanie, tu proszę do Krzyśka odpowiedzieć.
Tak? Kiedy? Nie, on nie odpowie, bo nie ma mojego numeru telefonu. Ale na film nagra. A ja ci jutro pokażę, czy tam pojutrze. No, prędko odpowiedź, dlatego, że wiesz... I lecim na Szczecin. Na Berlin. Na Berlin. Także dziękuję za to. A może na Moskwę. Dziękuję za tą wypowiedź. Czekamy, co on odpowie. No, w takim... Zobaczę, czy je pozdrowił, to może jego pozdrów też. Ja ciebie też, Jarku, pozdrawiam. Ten Meksykanie. Życzę tobie zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego. Widzisz, Jarku, jeszcze na zakończenie powiem, sam powiedziałeś, że ja ciebie wywąchałem. Widzisz, jak prędko wywąchałem, że ty nigdzie nie jeździsz, tylko wiesz, powiem, siedzisz w domu, tapety kupujesz i w telewizorze coś pokazuje, ściągasz z telewizora, sam siebie wprowadzasz na tapetę i koniec. Także wywąchany, ale na wycieczkę chcę zabrać. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Daj odpowiedź na moje pytanie teraz.